przyszedł czas na to, żebyśmy powiedzieli parę słów o sprzęcie. Dla mnie to jest deska, tutaj jakieś zaczepy, kołek. No tak naprawdę to wszystko ma profesjonalne nazwy, także słuchamy. Tak, jest to deska windsurfingowa. Tą deskę akurat stosujemy dla początkujących, stawiających pierwsze kroki. Jest to deska dość szeroka, więc bardzo łatwo utrzymać równowagę. Naprawdę sztuką jest spaść z tej deski na wodzie. Ale po kilku godzinach pływania na tych szerszych deskach przechodzimy do desek nieco węższych, które troszkę skuteczniej pływają i łatwiej jest nam nauczać początkujących. I tutaj mamy przykład takiej deski, która jest troszkę dłuższa i ona posiada już troszkę dłuższy miecz, który w ten sposób się wysuwa. Z tyłu deski znajduje się statecznik, który utrzymuje nam kierunek płynięcia. No i tutaj mamy przegub, dzięki któremu możemy połączyć tą deskę z żaglem. Ta deska pozwala bardzo ostro płynąć na wiatr, pozwala wrócić w to samo miejsce, gdzie się, skąd się wypłynęło i bardzo są duże postępy. Tu chyba łatwiej spaść z takiej deski. Tak, dlatego już tutaj trzeba troszeczkę mieć umiejętności. Z tym, że szczerze mówiąc, równowaga na desce to nie jest równowaga utrzymania się w ten sposób na desce, tylko równowaga wiąże się z pracą żagla i sterowaniem. A nie jakby z równowagą, jak na samych deskach surfingowych na Hawajach. Więc tutaj równowaga się bierze z umiejętności pracy żagielkiem. Do tych desek szkoleniowych, które używamy w pierwszym tygodniu szkolenia, montujemy żagle, które nazywamy żaglami dakronowymi, od materiału, z którego one są zrobione. I tutaj mamy przykład takiego żagielka. To jest żagiel dakronowy. On składa się cała nazwa tego zestawu to jest pętnik. On składa się z żagla, masztu i bomu. Z tych trzech części. Te żagle, mimo swojej małej wielkości, bardzo ładnie się układają przy słabym wietrze, jak i przy silnym i pozwala to na bardzo szybki postęp. Czy one możemy... są ciężkie? Te żagielki nie są ciężkie, naprawdę, o, bardzo leciutkie są. Te zestawy muszą być lekkie, bo to też pozwala na szybką naukę. Dawniejszy sprzęt był bardzo ciężki, to też zniechęcało dużo ludzi. Obecnie wszystko się produkuje w taki sposób, żeby to było jak najlżejsze. Na wodzie chyba też ta waga jakby trochę się zmienia. No, ten żagiel wydaje się nieco cięższy. Wydaje się, dlatego są różne rozmiary żagli. Mamy też żagle dla dzieci o wielkości 1 m2 i mamy też żagle większe i właściwie co pół metra zwiększamy sobie tą wielkość w zależności od tego, czy szkolimy dzieci, młodzież, czy dorosłych i oczywiście jak silno wieje wiatr. Tam za nami też żagiel, już nieco inny materiał, większy, chyba cięższy niż ten, no, co tutaj. Tutaj mamy żagiel potocznie nazywany żaglem monofilmowym, który jest zbudowany z takiego materiału przeźroczystego. Ten żagiel też jest bardzo leciutki, ale już jest to żagiel dla grup średnio zaawansowanych i zaawansowanych, czyli w tym drugim tygodniu szkolenia już kursanci próbują na takich żagielkach pływać. One są bardziej płaskie od tych żagli dakronowych i pozwalają też pływać przy bardzo silnych wiatrach. I też w zależności od wielkości dobieramy do umiejętności, do siły wiatru i do zaawansowania. Z takimi żaglami jakie prędkości możemy osiągać? Oj, te prędkości są różne, zależy od umiejętności, ale tutaj na wodzie mogą to być prędkości nawet do 60 km/h, więc sporo. Naprawdę szybko, ale to nie sam żagiel płynie, bo też bardzo istotna jest deska. I dla grup średnio zaawansowanych mamy przygotowane deski, które mają większą wyporność, żeby było łatwo się uczyć. Też są to deski dość szerokie, żeby było łatwo uczyć się tych różnych elementów. Ta deska już nie posiada tutaj miecza, posiada jedynie statecznik,
który utrzymuje tą deskę w odpowiednim kursie. No i tutaj już mamy takie uchwyty na stopy, dzięki którym możemy zachować bezpieczniejszą pozycję i większą kontrolę nad sprzętem. Pływając, stopy są w tych uchwytach. Jedna stopa i druga. I w ten sposób, pływając na desce, utrzymujemy kontrolę i bezpieczeństwo. Dla grup zaawansowanych stosuje się jeszcze mniejsze deski, o bardzo małej wyporności, bardzo lekkie, które pozwalają jeszcze szybciej płynąć, jeszcze radykalniej wykonywać zwroty. Proszę zobaczyć, ile ta deska waży. Taka wydaje się lekka. Ale na wodzie też to zupełnie inaczej pewnie wygląda. Na wodzie ma to znaczenie jednak, czy deska jest lekka, czy ciężka. Stosujemy dla kursantów czasami troszkę cięższe deski, żeby były bardziej wytrzymałe. Może coś powiem o tej nawierzchni, bo ona też jest, wszystko to jest specjalne. Nawierzchnia jest troszkę chropowata, po to, żeby na wodzie stopy się nie ślizgały, żeby łatwiej było utrzymać równowagę. No i żeby było bardziej miękko, też tutaj są takie specjalne poduszki pod stopami, żeby troszkę było amortyzacji. Żeby na wodę wybrać się z taką deską, to rzeczywiście już umiejętności muszą być. Tak, tak. To jest deska już o mniejszej wyporności. Na tą deskę no już musi wiać. Jak nie wieje, to ta deska niestety tonie pod ciężarem deskarza. Stąd tak dużo jest tego sprzętu i ten dobór jest bardzo istotny. Jak łączymy taką deskę z naszym pędnikiem? Sposób jest bardzo prosty. Otóż podchodzimy do żagielka i przegub wkładamy tutaj do stopy masztu i już deseczka jest przypięta i gotowa do pływania. Deska z żaglem łącznie teraz to jaka waga? To jest waga około 10 kg. Teraz w czasie takiego wiatru to chyba ciężko przedostać się do wody. Też jest specjalny sposób na to. Trzeba w specjalny sposób do tej wody iść. Tak, tak. To są sposoby bardziej zaawansowane i mniej zaawansowane. Ja pokażę może kilka sposobów. Bardziej zaawansowany polega na tym, że chwytamy jedną dłonią bomb, drugą uchwyt od deski i po prostu maszerujemy sobie do wody. Bardzo istotne jest to, żeby w czasie noszenia maszt pędnika był ustawiony prostopadle do wiatru. Jeżeli nie będziemy stosować tej zasady, no to mogą spotkać nas różne niespodzianki. Sposób taki mniej zaawansowany, który stosują początkujący kursanci, polega na tym, że ustawiamy żagiel po zawiecznej stronie deski i idąc do tyłu wciągamy sprzęt do wody.